A gwiazda, którą widzieli, gdy wschodziła, prowadziła ich aż do miejsca, gdzie znajdowało się dziecko. Tam się zatrzymała, ogromnie się ucieszyli na jej widok. Gdy weszli do domu, zobaczyli dziecko z jego matką Maryją. Upadli na kolana i oddali mu hołd. Otworzyli swe szkatuły i ofiarowali mu dary – złoto, kadzidło i mirrę. Drodzy przyjaciele Pana Jezusa, mieszkańcy tego miasta Koszalina, świętujemy cały czas ten niezwykły okres Bożego Narodzenia. Za nami już wiele świętowania. Pierwsze dni Bożego Narodzenia, święty Jan, świętych młodzianków. Wczoraj wielka uroczystość Matki Bożej, Matki Boga, ogromna uroczystość. Ten tytuł tak bardzo niezwykły, że Maryja jest Matką Boga. Za kilka dni Objawienie Pańskie, które nazywamy także uroczystością Trzech Króli. Wielka uroczystość, ogromna uroczystość. Pan objawia się całemu światu. W tych trzech mędrcach, przed tymi trzema mędrcami, Pan objawia się. Oni oddają Mu pokłon, padają na kolana, padają na twarz, by Go adorować. Bracia i siostry, mam nadzieję, że radość Bożego Narodzenia trwa w waszych sercach. Nie dajcie sobie zabrać tej radości przez troski dnia codziennego, przez kłótnie, przez ludzi gorzkich, niegrzecznych, niemiłych, którzy chcą zabrać wam radość. Nie, nie oddajcie sobie tej radości Bożego Narodzenia. Noście w swoim sercu Chrystusa, który jest zawsze z nami. Obecny przez łaskę, obecny w Najświętszym Sakramencie, obecny w swoim Słowie. I w tym okresie, bracia i siostry, tak bardzo szczególnie obecny jako dziecko w swojej bezbronności, czułości wobec nas, wobec każdego z nas. Nie dajcie sobie zabrać tej radości. Pielęgnujcie tą radość. Szczególnie zachodźcie na adorację Najświętszego Sakramentu. Spożywajcie ciało Pańskie. Módlcie się. Utrzymujcie tę więź niewidzialną z Bogiem żywym i prawdziwym. On utrzyma was, tę świętą radość. Bracia i siostry, może dzisiaj dwie rzeczy. Pierwsza to ta wczoraj uroczystość wielka Matki Boga. Matka Najświętsza prowadziła nas przez Adwent, ostatnie dni tego, zanim porodziła Syna Bożego, jej ufność przeogromna, która zawsze była w jej sercu. Nawet w takim okresie trudnym, kiedy nie znaleźli miejsca, powiedzmy godnego tak po ludzku, na narodziny Chrystusa Pana. Zawsze ufająca i zawsze wierząca. Najświętsza Maryja Panna. I ona jako człowiek dostaje tę łaskę, przeogromną łaskę, że prawdziwie staje się Matką Chrystusa Pana. Matką Boga, bo Chrystus jest Bogiem. To Syn Boży. Warto w tych dniach, tak jak i w Adwencie, przeżywać wszystko z nią. Ciągle Maryję zapraszajcie, by była przy was. Proste wezwanie, proste słowa. Już wam nieraz powtarzam o tym, że teraz w ogóle jak ludzie do mnie przychodzą, to jedną z najszybszych rzeczy, jaką robimy, to oddajemy wszystkich Matce Bożej. Bracia i siostry, którzy chodzą po mieście, zawsze kiedy zakładają medalik Matki Bożej na szyję człowieka, za zgodą tego człowieka, oddają tego człowieka Matce Boga. Jakie to przedziwne oddać się jej. Ojciec Wszechmogący oddał swego Syna w jej ręce, w jej łono. Rozumiecie, jaki to jest dla nas także przykład i znak? Żeby oddać się jej. Może tego nie rozumiesz jeszcze, ale kiedy się jej oddasz i będziesz ją wzywał, to zrozumiesz, jakie twoje życie będzie inne. Ile ja słyszę świadectw ludzi oddanych Maryi, którzy są przemienieni. Gdzie Maryja przychodzi i daje tyle łaski od Boga, bo taki był zamysł Boży. Pamiętacie, ostatnio mówiliśmy o zamyśle Bożym, że zamysłem Bożym jest rodzina. Zamysłem Bożym jest także ona. Chrystus przyszedł przez nią. Ale chciałbym, bracia i siostry, także dzisiaj powiedzieć o tych mędrcach, którzy po znakach, za gwiazdą, szliby znaleźć Zbawiciela. Chciałbym, bracia i siostry, powiedzieć o tym geście niesamowitym, kiedy oni przyszli i upadli twarzą do ziemi przed Nim. Takie słowo, które może być zamienne, to
to oni przyszli go adorować. Nam się, bracia i siostry, słowo adoracja najczęściej kojarzy z adoracją Najświętszego Sakramentu. I słusznie, ale to słowo jest jeszcze bardziej podstawowe od adoracji Najświętszego Sakramentu. Jest, może być, wcześniejszym nawet słowem. Co to znaczy, bracia i siostry, adorować? Adorować Pana? To właśnie oddać Mu wszystko. Nieraz już mówiliśmy o adoracji wewnętrznej, ale przy okazji tych trzech magów, trzech mędrców, warto o tym powiedzieć. Bracia i siostry, takim przekleństwem ogromnym naszych czasów jest to, że człowiek dzisiaj adoruje człowieka, adoruje siebie. Nawet pojawia się już takie coś, że adoruje nawet jakby zwierzę. Że oddaje mu taki szacunek, jakby człowiekowi. Pomieszanie z poplątaniem. Ale bracia i siostry, podobnie jest z człowiekiem. Adorować człowieka, powierzyć mu absolutnie wszystko, wszystko, uznawać go za Boga i tylko na nim budować, to porażka, to klęska. Powie Słowo Boże, przeklęty mąż, który pokłada nadzieję tylko w człowieku. Starsi mnie dobrze rozumieją, ile razy zawiedliśmy się na człowieku. Bracia i siostry, człowiek zawsze jest człowiekiem, ułomnym i słabym. Nie znaczy, że masz go nie kochać. Kochaj całym sercem. Miłuj prawdziwie, ale nie pokładaj w człowieku całej nadziei. Nadzieję złóż też w nim. Musimy ufać drugiemu człowiekowi, mężowi, żonie, dziecku, jak najbardziej, ale nie całej nadziei. Bo drugi człowiek nie da ci życia wiecznego. Bo drugi człowiek nie jest panem życia i śmierci. To Bóg jest panem życia i śmierci. To Bóg może wszystko. Tylko On. Bracia i siostry, trwamy w tym okresie Bożego Narodzenia, a ile myśmy doświadczyli łaski od Boga tuż przed świętami. Ile rzeczy nagle jakby spadających z nieba. Ile faktur zalegających, zapłaconych, kiedy wzywaliśmy Boga na pomoc. Tylko Bóg może wszystko. On jest Panem wszystkiego. Jemu tylko należy się adoracja, czyli oddanie Jemu wszystkiego. Złożenie swojej głowy, swojego życia w Jego dłonie Ojca. Nieraz wam, bracia i siostry, opowiadam o takim swoim, moim prywatnym, moim osobistym doświadczeniu Boga jako Ojca. Nieraz sobie mówimy o tatusiu. Tak. Boga się adoruje i Bogu się wszystko powierza. I nie ma na tej ziemi większej rzeczy, jak oddać wszystko Jemu. Nieraz mówimy sobie takie proste słowa, że powierzyć siebie głupiemu to ujma. Oddać swój los i życie człowiekowi bez roztropności to porażka. Ale oddać swoje życie temu, który wszystko może, temu, który jest najmądrzejszy, najwspanialszy, to największa chwała. To wyniesienie człowieka, to podniesienie człowieka, wszystko oddać Jemu. Więc adoracja, bracia i siostry, to ta postawa, że uznaje w Nim Zbawcę. Kiedy mędrcy padają przed Panem, uznają w Nim Zbawiciela. Wiecie, kiedy Adwent się kończył, czasami ktoś się pojawiał, taki zmartwiony, utrudzony, taką kobietę pamiętam, która o tym mi mówiła, jak powiedziała, że wydaje się, że straciła trochę z tego Adwentu. Mówiłem do niej, czekaj na łaskę. I rzeczywiście pod koniec Adwentu Bóg zaskoczył ją przeogromną łaską. Wiecie, że Bóg może zaskakiwać przeogromną łaską? Że Bóg jest tym, który może odmieniać życie? Prawdziwie i realnie? Czasami są takie momenty bardzo trudne w naszym życiu, i myślę, że one są po to,
żebyś padł na kolana i powiedział: Panie, ja nie dam rady sobie sam. Panie, ja nie przemogę się w tej sytuacji. Ja nie mam siły. Pomóż. Przyjdź z pomocą. Tobie zawierzam całe moje życie. I niejednokrotnie, bracia i siostry, właśnie w tym momencie, kiedy ta ufność będzie złożona w Panu, Pan objawi Ci swoją chwałę. Pan dotknie Twojego serca. Pan przemieni Twój los. Da Ci wewnętrzną siłę i moc. Bracia i siostry, nie adorujcie człowieka. Już nie mówię o dobrach ziemskich. Już nie mówię o zwierzętach. Adoracja tylko Panu i złożenie nadziei tylko w Nim, bo inaczej wasze życie stanie się nędzne, płytkie, nijakie, nawet śmieszne. Bracia i siostry, ci mędrcy szli z daleka, szukali Pana po znakach. Pan daje się znaleźć tym, którzy Go szukają. Pan daje Ci wiele znaków. Przez człowieka, przez wydarzenia, przez różne sytuacje i rzeczy, przez Słowo Jego. Zacznij szukać Pana. Złóż w Nim całą nadzieję. Adoruj Go. A zobaczysz, co stanie się z Twoim życiem. I tak jak ci mędrcy wrócili do domu inną drogą, tak Ty wrócisz do swego domu, do swoich sytuacji inną drogą, odmienioną, bo Pan wszystko może. Bracia i siostry, upadnijcie przed Panem i tylko Nim, i Jego tylko adorujcie.